Witam wszystkich, ja jestem Lorak, dzisiaj zapraszam was na kolejną eksplorację, czyli kolejny odcinek serii Urbex. Dzisiaj zwiedzimy sobie opuszczoną cegielnię, tam widać komin, tam już jest pierwszy budynek. Zaraz będziemy wchodzić do środka. No ogólnie to mówiąc, cegielnia ta powstała pod koniec XIX wieku. No upadła już tak w latach chyba 90. lub 70. XX wieku, nie ma dokładnych informacji. Tam dalej, no nie widać, ale są, może później zrobię wam zdjęcie, są jeziora, gdzie po prostu to są pozostałości po wydobywaniu tej gildy, którą przewoziła tutaj kolejka wąskotorowa. No i co, wchodzimy do środka. Nikogo w środku nie ma. Zobaczcie, jak to wygląda. Dach widać bardzo jest stary. Wygląda to ciekawie. Jakieś pomieszczenie. Niestety nie uda nam się wejść tam raczej na górę. Chociaż byłoby w sumie fajnie zobaczyć to z tej perspektywy. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, to zapraszam was do zostawienia subskrypcji oraz łapki w górę pod tym filmikiem. Idziemy sobie tutaj dalej. Pokażę wam tą cegielnię, jak wygląda od boku. O, trochę słońce świeci, może mieć trochę słabo, jakby te promienie słoneczne mogą odbijać. O, ale zobaczcie sobie. Tam jakieś jeszcze budyneczki są. Ale to chyba nie będziemy wchodzić, to widać, dach już się zawala. Zobaczcie. Tutaj jakiś wyjazd, jakaś droga, może by tu później się przejść. Zobaczę, jak to coś będzie ciekawego, to wam pokażę. Strefy z bronią przebywają na terenie obiektu grozi śmiercią lub kalectwem. No to wchodzimy. Jeszcze tak się nie pozawalało, więc chyba jednak nie. Czy ogólnie trochę zarosło, nie? Myślę tą stację trochę zarosło. Tu widać, że szedł jeszcze ten dach, ale on się po prostu cały zawalił. Chyba, że... A no, może... Nawet desek pewnie nie ma. Ty, ale... Właśnie nie wiem, jak to się stało, ale... że ten dach akurat jest cały, naprawdę w pełni w całości, a ten tak opadł. Może po prostu śnieg się tutaj zebrał dość dużo po prostu i... Może po co się zapadł, ale nie widać nawet pozostałości tego. Ale zobacz, jak to zarosło, nie? No. Przez te kurde, jak tu byliśmy... Albo może ktoś to rozebrał po prostu. No i za opał brał sobie te deski. No, ciężko też powiedzieć. Drewno to... Jakieś wejście było, ale widać już za czasów działania tej cegielni było. Zostało zabudowane. No, chyba sobie przejdziemy, damy radę. Co tu jest? Gałęzi nie było tutaj. Gałęzie ktoś tu zwiózł. Ale to tu musiał być, Karol. Nie wiem, no. Przecież tych gałęzi tu nie było. Idziemy do budynku. Jakieś działki są. Idziemy do budynku, gdzie ktoś sobie zrobił taki... Nie wiem, jak to nazwać, no... Może skatepark. Mamy go już przed sobą. Jeśli nie widzieliście naszego odcinku ZTTK, no to link będziecie oczywiście mieli w opisie.
jakaś droga była. No i tak to wygląda. Wyciągamy latarkę po drodze? Na spoks. Tu widzicie. Tutaj ktoś sobie zrobił tak jak się babiuszuje, ten skatepark, to tutaj widzicie te dwie takie jakby górki. Nie wiem. Ogólnie tutaj, w tym miejscu leżały drzwi jeszcze niedawno, nie? Tutaj gdzieś leżały drzwi, mówi patrol. I z napisem tam takim, że coś tam z ostrzegawczymi jakimiś napisami, nie? Coś tam było. Ty, a to co to może być? To. Ta pianka? Znaczy nie, to... Wiesz, to z betonu takie, nie? A to chyba zostało dobudowane, tak wygląda. No, tak mi się wydaje, nie? No. Dobra. Jakby do tego ale może drugi. Skateparku tu. No, a tam jest skatepark ogólnie, nie? Nie wiem, to ogólnie... To by było... Winty są na ścianach, na suficie. Reszki po lampie. Znaczy, ciekawego tu nie ma, nie? Tu mi się wydaje, że... Nie wiem, tu winca była, ale się zawaliła, ale... Tam nie jest samo. Bo to są jakieś metalowe zbroje. Albert. No, tu mogło być jakaś kuchnia albo spiżarnia, nie no, wiem czego. Takiego. Bo zobacz, no teraz w drugim budynku są jeszcze płytki, nie? Tam może być. Albo toaleta, no. Dasz mi kamerę, to ja to nagram. Dobra, to wiem, że coś... To się schibuje, nie tam. Wiesz, tam poświecić? Tutaj... No nic nie ma, nie? Nic nie ma. Ej, to jest bardziej przemknięte. Albert. Tutaj bardziej przemknięte. No, to jest tam, ale kurde, tam są płytki, co jeszcze? Ej, ale tego betonu nie było. Jakiego betonu? Tego, co nad nim stanąłeś. Że tego nie było. O, no, to ludzie zwożą śmieci no. Po prostu, nie? No tam widzicie, te płytki już tam nie będziemy nawet no, te płytki są nawet okna tam zamurowane. O, jeszcze okna się zachowało. W dobrym stanie. O kurde, tam dobrze. Szyba wybita, ale... Zamurowane. Ale zamurowane już. Idziemy tutaj dalej, no widzicie, tutaj ktoś sobie takie podskoki zrobił. Tam jest kolejny budynek. A tam za płotem jest pole, nie? Ogólnie... No, przejdziemy sobie później zobaczyć komin od tej cegielni jeszcze. A tam jest za drzewami. O, za drzewami, nie widać go akurat, ale... No tutaj ogólnie skatepark ktoś sobie zrobił, żeby ludzie tam jeździli. Jeździli, może niektórzy jeszcze jeżdżą. Tam są, tu jest, tam są jeszcze dwa budynki za tym. Ogólnie, nie? No co, dach już się powoli zawala. Widzowie, idziemy zobaczyć ogólnie tarczę od ASG. Tutaj ostatnio jak byliśmy to była. Nie ma, jest tu. Nie ma i ktoś tu... Nie ma, kurwa. Jak ktoś się tu zamiast po prostu zrobił taki nie bluzgaj, no. Taki kącik. No. Czyli jakby ktoś tu... Ej, tu się puszczaj, na dół? Na dół? A no to tam jest tu. A, dobra. Kto chce zrobić ten kącik? Widzowie ogólnie tutaj... No, źle. Widzowie ogólnie tutaj normalnie nie opłacają, ktoś tu sobie sprzątał wszystko, no. Więc ogólnie, a tutaj w tym miejscu też jakby, nie? No w tym miejscu, bo widzicie, gdzie są ogólnie... No, to są tutaj pomiotne i zobaczcie, nawet to mój widok widać. A widzisz? O, tu resztę podłogi dotykanej. No, beton, nie? Nie, to nie jest to chyba beton. Znaczy, no, taka cienka, nie? No, teraz jedziemy. Słuchajcie, widzowie, my byśmy chcieli zrobić takie miejsce... Uważaj, bo tu są prędki. Gdzie byśmy mogli się spotykać, taką jakby kampę i też byśmy chcieli jakieś miejsce na jakimś urbexie posprzątać. Dajcie znać w komentarzu, czy to ma być cegielnia, czy może stadion Stary Lecha. Ten budynek... Ej, ale tam zarosło tej panowie. My tam przechodziliśmy przecież jeszcze. Karol. Co? Kurde, Jula, masz nie być obsłana, że jestem z górną gwiazdą. Widzowie,
No i Julę tutaj, która jest z nami pierwszy raz na Urbexie. Nic nie gada, ale jest. Kiedyś była przed ZNTK, do nas przyjechała, no. Dobra. Czekaj, trzymaj latarkę, Patryk, ja to odpalę tą mocniejszą. Z którego to jest? Napisane? No. Może wiem. Teraz tak. Matka rowieszor to kapusie, zawoda, złe plomby, plomby. Na bad. GPS. Ja chyba nic nie ma, nie? Czy to jest przejście adres? Nie, tu nie ma przejścia, jest tutaj. Okno to też chyba było jeszcze zamurowane, już jest? No, to jest zamurowane, to jest pierwsza gwiazda. No, idziemy teraz tutaj. Zobaczymy sobie. No właśnie, tutaj by musiał iść albo dach, albo coś. Czy taki słup tam jest? Nie wiem, czy tam dalej podchodzić, czy kurde, nie? Tutaj sobie idziemy. Na sekundę. Idziemy dalej. Dobra, jestem. No to jest taki budynek, ale do niego nie będziemy chodzić, bo on już ostatnio był zarośnięty, a on jest mega zarośnięty. Tu jest jeszcze taki dach ryzykowy, dosyć mocno. No, tutaj nie. Dobra, widzowie, no to obejdziemy to wokół, mi się wydaje, nie? Aha. Idziemy do... Idziemy zobaczyć ten komin zaraz. No. Komin to. To jest w zasadzie... Jakby jakaś ścieżka była. No tam chyba nic nie ma. Wydeptan, ale ale uważaj na dziury. Ale ciekawie to wygląda. Jest chyba jakiś podkład kolejowego? Nie. Nie. To jest beton. To jest płyta betonowa. No, jest. Przejdziemy w tą ścieżką później czystej ciekawości. Naprawdę fajnie ona wygląda. Tamta z przodu, nie? Tamta, no, tamta, no. Tu pozostałości po czymś. No, no pewnie też tu było, nie tylko. Uważaj. A, dziura. Pamiętajcie, zawsze na Urbexie trzeba uważać na takie rzeczy. Pod nogi uważać. Leżały wagoniki lokomotywą, taką, która była produkowana właśnie w ZNTK, gdzie byliśmy ostatnio. WL40. Film już jest na kanale, także a jeszcze możecie będą sobie go zobaczyć. Kolejne części. Albert? No. Zobacz, no, nie, to jest studzienka do odprowadzenia wody. Tak? Tak, bo to jest dziura. Widzowie, ogólnie teraz Karol z Albertem byli z ZNTK i Karol tutaj. I oni tam poszli i nagrali film, a mnie nie było, bo nie, bo ja byłem na tym, na działce i nie mogłem jechać. Oni też na DJ Palasajta jechali, na trip rowerowy. No ale no, ogólnie to widzowie, no zapraszamy na film po prostu, nie? No, jeśli go nie obejrzeliście jeszcze, no to zapraszamy, naprawdę jest ciekawie. Dużo wyświetleń już ma. Możemy wam podpowiedzieć, że nie widzieliśmy ochroniarza, więc albo go nie było, albo udało nam się go po prostu ominąć. Mi się wydaje, że jak to była niedziela, to po prostu... To była niedziela, że, go... Że on mógł odpoczywać, zrobić, o, może ale tam kukurydza zarosła. No, po prostu, o ja. Widzowie, ogólnie taka ciekawostka. Też jakaś ścieżka. I taka ciekawostka, że tu sarna ostatnio była. Mieliśmy, że to ostatnio była sarna. No, tutaj jest właśnie... I tam jeszcze... Z tyłu właśnie za tymi polami jest taki budynek, myśleliśmy, że to opuszczony, ale tam widać było, że po prostu to jest użytkowane, nie? Wyglądało trochę na opuszczony, bo jest dość stary, tak trochę wyglądało to. Tak. Ale jednak było zarośnięte właśnie na jego terenie dużo. Ale... Kurde. Ale jednak ten budynek nie był opuszczony, podjechaliśmy rowerami. Z drugiej strony, o, tam go widać. O, tu sobie wejdziemy, zobaczcie ten duży komin. Ile on może mieć? 20 metrów w górę?
Gdzie? 20 metrów. Więcej. Nie, 50, nie. 50, nie. I zobaczcie, tutaj jest coś ciekawego. Może to być jakiś schron, albo po prostu pewna piwnica. No nie wiem, co to może być w sumie. O widzowie ogólnie nie mogę wiem. Mogę wam pokazać tutaj, jak chcecie. Jak to wszystko wygląda. No ogólnie no, git widzowie. Jest kosz? Nie, to nie ma. Co i słuchajcie, tutaj jakby co... Pusto. Jakby coś tu... Ej, no patrz, tu masz jakby takie pomieszczenie. No. Nie wiem właśnie, co tu może być w środku. Tu jest właśnie odkryte jakaś... Ej, to było też odkryte, jak my tu byliśmy? Ale to? Tak, to było. To? Nie. No też mi się wydaje, że nie. To nie było, to było tym zasłonięte. No właśnie, to jakaś róża wychodziła. Róża, nie? Jeszcze obejdziemy sobie tutaj. To jest ogólnie to pomieszczenie, nie? W którym byliśmy. Tak. Więc profeska. Tu są jakieś płyty betonowe, ogólnie takie rzeczy. Skórze niż w zetetyka. Ja p***a. Tędy nie, tędy. Bo doskonałość pozycja, no. No, to tam widzimy. Już tu też no. Albert. Słuchajcie, przed chwilą widzieliśmy jakiegoś gościa, który do nas krzyczał, wypier... i takie rzeczy, więc uciekliśmy proste z cegielni. Słuchajcie, dziękuję wam za ten film. Zapraszamy was do pozostawienia łapki w górę i subskrypcji na tym kanale, no i dzwoneczka, żeby nie ominąć żadnych nowości. No i co? Niedługo. Widzimy się w następnym materiale. No, niedługo są nowe materiały, więc... I do widzenia. No, na razie.